Źlinice to malownicza miejscowość położona w gminie Pruszków, niespełna 10 km od stolicy województwa, Opola. Od wschodniej strony okala ją rzeka Odra. Źlinice to jednak nie tylko wioska, to nie tylko mieszkańcy, którzy biernie w niej mieszkają. To grono przyjaciół, którzy lubią wspólnie spędzać czas, a przy okazji podejmować nowe wyzwania służące rozwojowi lokalnej społeczności oraz poprawie jakości jej życia. Maria Urbacka, od 16 lat sołtys Źlinic, no wspaniałej miejscowości i wspaniałych mieszkańców. Należymy do gminy Pruszków, parafii Boguszyca. Centrum wydarzeń miejscowości stanowi odnowiona świetlica wiejska Stara Poczta, utrzymana w tradycyjnym śląskim stylu, która swoją nazwę zawdzięcza funkcjonującej dawniej w tym budynku poczcie. Odbywają się tutaj zebrania wiejskie, spotkania mieszkańców, kiermasze i festyny. Piechaczek Paweł, jestem radnym miasta i gminy Pruszków. Reprezentuję mieszkańców Źlinic, z czego jestem bardzo dumny. Na boisku sportowym z częściowo zadaszonymi trybunami i szatniami o wysokim standardzie trenują i rozgrywają swoje mecze piłkarze Orła Źlinicy, którzy prezentują najwyższy poziom sportowy w gminie Pruszków. Do boiska przylega budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, w którym prężnie działają nasi strażacy, a sala na piętrze budynku służy młodzieży z Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kaprys oraz miejscowej mniejszości niemieckiej. Jednostka OSP w naszej wsi jest od 1934 roku, działa aż po dzień dzisiejszy. Ja obecnie w służbie jestem 2 lata, jest nas 16 członków działających. Będziemy kontynuować naszą tradycję. W Źlinicach działa także nieformalna grupa artystyczna Ronda, która umila lokalne wydarzenia. Wioska Źlinice, jedyna wioska w gminie, która posiada własną grupę artystyczną Rondo, która umila wszystkie imprezy, które od naszej wiosce się odbywają. Ważnym i nieodłącznym elementem krajobrazu Źlinic jest restauracja Antek, która od pokoleń rozsławia wieś pyszną, tradycyjną kuchnią. Społeczność Źlinic tworzą ludzie, którzy dzięki swojej gospodarności i przedsiębiorczości z powodzeniem rozwijają tutaj swoje firmy. Śmiało można powiedzieć, że w działania lokalne zaangażowana jest praktycznie cała lokalna społeczność. Współdziałanie Rady Sołeckiej, Miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Orzeł Źlinice, lokalnych działaczy społecznych zrzeszających się aktualnie w Stowarzyszenie Ziem Nadodrzańskich Źlinice, Koła Gospodyń Wiejskich, hodowców gołębi pocztowych, mniejszości niemieckiej i podmiotów prywatnych skutkuje niemalże 100% skutecznością działań w procesie odnowy wsi. Nasze Stowarzyszenie Ziem Nadodrzańskich to tak naprawdę jeszcze niemowlę, powstało bowiem dopiero w tym roku. Gdyby go jednak nie postrzegać jedynie przez pryzmat formalnego momentu powstania, to myślę, że spokojnie dobijamy już do pełnoletności. Nasi mieszkańcy bowiem nigdy nie potrzebowali numeru KRS, żeby wspólnie działać. A stowarzyszenie stwarza nam zupełnie nowe możliwości wsparcia tego, co już od dawna robimy, czyli wspólnie działamy. Położenie Źlinic w obrębie Doliny Rzecznej oraz zróżnicowana budowa geologiczna miejscowości w znacznej mierze determinuje różnorodność biologiczną obszaru. Mając to na uwadze, mieszkańcy przykładają wielką wagę do ochrony lokalnego środowiska. Na uwagę zasługuje świadomość ekologiczna mieszkańców. Niech ją obrazuje komplet domostw podłączonych do kanalizacji sanitarnej, brak mandatów za segregację śmieci oraz inwestycje w źródła odnawialne typu solary, pompy ciepła. Źlinice to tradycja wczoraj, dziś i jutro. Stąd też wszystkim podejmowanym działaniom przyświeca myśl, że należy pamiętać o swych korzeniach i je pielęgnować. Ludzie są nieszczęśliwi, kiedy żyją tylko dla siebie.